Dzień dobry, cześć i czołem, witam was bardzo serdecznie, jestem Paweł, dzisiaj ze mną jest Pawełek, który gdzieś tam płynie dobry. Sobie, dopływa, o jest, dzień dobry. Dopłynął. Dobra, dopłynął. Słuchajcie, dzisiaj kontynuujemy budowę naszego pięknego domku, który będzie gigantycznym domkiem oczywiście, bo tylko takie budujemy. Pewnie. Mniejszych nie ma sensu, bo to wiesz, no szkoda czasu. Dokładnie tak. Na mały domek, tylko z tym wchodzeniem tutaj trzeba uważać strasznie. To znaczy? No, te pierwsze piętro, wiesz, takie. Aha, no tak, bo tam spieprzyłeś pierwsze piętro. Nieprawda! Znaczy, w sensie te schody są jakieś takie dzikie. Okej, okej. To już nie moja wina. Takie drewno krzywe wyciąłeś. Mhm. No. Także tnij tam równo teraz. Nie, tu równo teraz. Przydałoby się pójść spać, żeby drzewa odrosły. No, to na pewno pójdziemy sobie, ale to może później, jak będziemy mogli, bo teraz sprawdzałem, to chyba nie można. Mhm. Czekaj, bo coś. O, dobra, teraz. Okej. Jak będę wycinał dziurę w suficie, to powiem ci jedno, że ściany. To postaram się zachować ścianę, wiesz? No, tak, tak. Bo ostatnio coś ci nie wyszło. I co to jest? Chwila. To jest sufit, czy co to? Czemu tak to się nie jest oznaczone? Tak, sufit jakby budował, ale... No tak, buduje sufit, ale... Tak bym w ścianę musiał ładować. Skomplikowane. Las mi się kończy. O, czekaj, tu mam za dużo belek, okej. Nie, tak się nie da. Dobra, czyli muszę jednak... Czekaj, bo ja gubię deski chyba. Coś takiego. Dobra, daj mi drewutko. Tu w razie czego jeden wózek jest pusty już, ale to z drugiej strony będziesz musiał go wziąć. Zaraz pójdę. Potnę jeszcze te trzy drzewa. Czekaj, czy ja buduję to, co powinienem budować, bo kurde, coś mi tutaj nie pasuje. A nie, dobrze, dobrze idzie. Dobra, sufit się robi. Okej. To jest najważniejsze. W sumie nie mam nawet zaznaczone, że mogę budować, a jednak się buduje, więc tak trochę dziwnie. A, bo tu się pokazuje chyba, jakoś tam w dziwnym miejscu. Teraz zobaczę. Tak w połowie piętra mi się pokazuje, że mogę już budować. Dobrze, o tak, dokładnie. Dobra, troszkę te ikonki się tak rozmazały, rozjechały mi troszkę, także stąd problem. Dobra, to zbierać ile jeszcze? Teraz. Jeszcze 5 sztuk. Jeszcze 5 sztuk będziemy mieli sufit gotowy. I będziemy mogli działać. Czekaj, ty już tam masz to, ja wezmę sobie jeden wózek. Z tym wózkiem spróbuję jakoś tędy przejechać. Chociaż to będzie dość trudne. O, dobra, udało się. Spróbuję go załadować jest, za chwilę. Jest. Okej, mi też się udało. Ja pojadę tam dalej tym wózkiem. Dobra, spoko. Okej, gdzie tu jeszcze? Gdzieś tu już jakieś bale drewno. O, rany, ile żeś tylko pościnał, hopie! No, a jak? Bardzo dobrze. To jest bardzo porządny drwol. Tylko mała piłka. Tempa piła. On chce mnie obrazić, słuchajcie. Nieprawda, ja cię nie obrażam w żadnym wypadku, skądże? Bo się fochnę i będziesz sam budował. Czekaj, bo chyba już więcej... No nie, nie wiem, zaraz zobaczę, mogę jeszcze coś dorzucić. Ops, proszę bardzo. Dobra, więcej jednak nie. Jeszcze tak, biorę swój wózeczek. No też takie dziwne, nie? No bo wiesz, w sumie tak naprawdę tutaj na tym wózku to my nie mamy absolutnie żadnych kółek, ale z drugiej strony jesteśmy w stanie pociągnąć czy popchać po jakiejś grząskiej ziemi, po kamieniach jakieś tam kilka bali drewna. No. To jest takie... A tak jakby tak na to patrzeć, to jesteśmy w stanie wytworzyć kółka przecież. No pewnie, że tak. Nie mogę go puścić. Czekaj. No, widzisz? Przykleiłeś się chyba. Taka sytuacja... No, nie podskakuj, kiedy podnosisz. Dobra. Podskakuj, kiedy podnosisz. Dobra, dwie sztuki. I jeszcze dwie sztuki. I chyba jeszcze jedna sztuka miała być, ale wezmę dwie od razu. A to ty, myślałem, że mi kłoda wyskoczyła. Ja wyskoczyłem, nie jestem kłodą. Czekaj, o.
Teraz muszę wyciąć dziurę. Co będzie tak, najtrudniejsze. A u ciebie to nie jest takie oczywiste. No nie jest takie oczywiste. Może być taka sytuacja, że coś tam mi się utnie więcej. Bo wiesz, sobie ładnie zaznaczam, żeby tu wyciąć tak idealnie. A później taka akcja się dzieje brzydka. Czekaj. Kurde, no przecież to nie da się tak łatwo zrobić. Czekaj. Chwilę, bo tu mam takie. Weź, bo mi stoisz na schodach, a ja mam wszystko czerwone i białe, wiesz? O. Poczekaj. Patriotycznie. Idź nosić. Tak jest, idź nosić. Tędy tu? Czekaj chwilę. Ja nie wiem, czy tutaj wycinać, czy no kurczę, wiesz, jeden myk zrobisz i ci się od razu ściana zaznacza. O, dobra, idealnie mi się to wycięło. Dobra. Ale muszę dwie dziurki zrobić, bo na jednej dziurce to nie wejdziemy tam do góry. Niestety. To dla ciebie. Także muszę jeszcze jedną wyciąć, dociąć. Więcej. No i tu mi się od razu ściana zaznacza, czekaj, muszę to obrócić, o tak. O, świetnie. Dlaczego to tyle drewna leży? A, bo ty przynosisz to drewno? No tak. Ty, stary, tu jakiś dziura jest. Czekaj, muszę podłogę zrobić troszeczkę jeszcze większą. Dobudować trochę podłogi. Bo się zrobiła dziura, czekaj, podłoga. Ej, nie mogę takiej podłogi zrobić, ale lipa. Głodny jestem znowu, muszę... Nie, batona sobie wezmę chyba za chwilę. Batona nie ma sensu. Chociaż ja to mięso mam przy sobie, można by rozpalić to ognisko. Także tutaj jest taka dziura w podłodze, można przez nią spaść. Jak ktoś to zaprojektował? No, nie wiem czemu, ale tak się zrobiło. Geniusz. No, taka sytuacja. Ale spokojnie, damy radę. Jesteśmy bystrzy. Tak. W miarę. Na tyle, że jesteśmy w stanie zbudować drapacz... smyracz chmur. Smyracz chmur, dokładnie. Dobra, tutaj nie będę robił. Bo tutaj będę musiał zbudować sobie... Czekaj, nie to... Gdzie tu są schody znowu? O, schody niestandardowe. Dokładnie. I teraz te schody damy powiedzmy tutaj. Tylko tak w miarę poczekaj, tak żeby to było... Ależ ja czekam. Ja mam czas. O. O kurczę, nie, nie tak. Chyba tutaj. I chyba tak. Czemu nie... O ty. No weź to zbuduj, ziomek. O. Te schody tutaj powiedzmy takie. Tylko one będą strasznie wystawać, więc tak nie może być. Jeszcze raz. Ach, strasznie ciężko się buduje czasami. Czemu na drugim piętrze nie ma okien? Są. Aha, są, dobra. Od strony lasu nie było. Dobra, te schody będą delikatnie wystawać, ale myślę, że to nie jest problem. Zobaczmy jeszcze, czekaj, podłogę. Podłoga. A, czekaj, niestandardowa podłoga, podłoga, podłoga. Tylko muszę zrobić najpierw sufit, okej. Jestem głodny, wezmę sobie batona chyba kolejnego. Ja zaraz rozpalę ognisko, tylko nie wiem jak drzwi zamknąć do domku. A masz? Na E. No nie mogę. Czekaj. Patrz. Aha, to... No, i co? Czemu one się otwierają, ja się pytam? To iść skrzaniłeś. Czekaj. Ej, co jest? Czemu one się teraz otwierają? Ziomek, to tak nie było. Nie wiem, teraz są otwarte i nie umiem ich zamknąć. A wcześniej, nie, bo one się cały czas otwierają, a one wcześniej się same domykały, nie wiem o co chodzi. Dobra, to ja będę tam powoli już tam zanosił, a ty weź tam jakieś mięso rzuć jak możesz. Jest mięso, jest. Okej. Jest to potencjalny problem w razie nalotu kanibali, nie? No, możesz mieć rację. Mogę mieć rację. Ewentualnie. Ewentualnie. Już można? Nie można jeszcze brać. Na szczęście, wiesz, będzie drapacz chmur, to w tym momencie nie ma problemu. Zanim oni dobiegną na sam szczyt, to chwilę potrwa. No tak, prawda. Także wiesz... My możemy za ten czas zaskoczyć. Dokładnie. Bo widzę, ławeczkę sobie zbudowałeś. Tak, bo muszę staminkę odbudować. Mnie też by się przydało. Nie mam coli. Dobra. O, jest mięsko, wezmę sobie mięsko. Bierz. Nawet sobie siądę na chwilę chyba.
Nie no, sympatycznie to będzie, muszę ci powiedzieć. Gdyby, gdyby nie kanibale, którzy biegają po prostu z każdym... z każdego krzaka wybiegają, no to wiesz... Ogólnie jak ktoś będzie wiedział odnośnie tego, co z tymi drzwiami zrobić... No, skąd to się wzięło? Dlaczego taka sytuacja? Może to schody? Schody? Nie, schody nic nie robią, bo tam schodów nie ma. Co jest z tymi balami? Gdzie one są? Zgubiłeś bale? Nie, one skakują po piętrach na górę. No, nie moja wina, nie wiem co się dzieje. Jakoś koślawo tu wyciąłeś. O, co to ma być tutaj? Co? Ale czekaj, ja tu zaraz spróbuję jeszcze raz dociąć. Pewnie od razu przy okazji będzie wybuch ściany. Ale tu karcz wykarczowane. Czekaj. Dobra, dociąłem trochę. Okej. Ale więcej się nie da, bo po prostu normalnie ściana wybuchnie. Dobra, trudno. Proszę tam mikrofonem się nie bawić. Chyba go wyłączyłeś, coś czuję. Albo odłączyłeś go sobie, co? Przyznaj się. Bo słyszałem takie tylko cyknięcie. Cyknięcie słyszałeś? Tak, coś tak. Mi się odłączyło. Kurczę, weź opróżnij wózek, bo mam daleko te bale. Dobra, już ten właśnie. O, czekaj, nie będę skakał jednak, bo zauważyłem, że jestem już wysoko. Opróżniam jeden wózek już. Mhm. Dobra. Kurczę, stamina. Czekaj, po co ja tą zapalniczkę palę? Przecież już jest dzień. No właśnie. Zużywasz tylko nieskończony gaz. No właśnie, nieskończoną zapalniczkę, nieśmiertelną, nie? Taką zużywam. Ale to będzie piękne, to będzie po prostu takie gigantyczne, że ohohoho. Budujemy aż gra nam pozwoli, znaczy nie pozwoli, tak? No, aż nie pozwoli, chyba że okaże się, że wiesz, nieskończoności, no to wtedy będzie problem, będziemy musieli skończyć w końcu. Albo jakiś błąd gry wyskoczy, nie? I będzie napisane... Zapadnie się ziemia. Zapadnie się ziemia, albo napisze, ziomek chyba przeginasz, nie? To nie jest, bicie rekordów. Dobra. Czyli tutaj wezmę to. Ja tu jeszcze jedno. Jeden pusty już jest. Mhm. W razie czego. Tu jeszcze. Kto to widział tyle biegać? Nie? Właśnie. Szkodzi zdrowiu. Dobra, tu jakieś dwie leżą. Sobie wezmę. Szkoda, że nie mogę z jeszcze niższego poziomu budować, że wiesz tam. Nakieruję sobie i... Dobra. Już prawie kończymy. Kolejne piętro. Kolejne piętro, no właśnie. A mi się tutaj... A nie, dobra, myślałem. Także przez najbliższe jeszcze 1000 odcinków będziemy oczywiście budowali ten domek. Kto wie na to? Nie no, żartuję. Myślę, że tam gdzieś tam będziemy sobie... nie będziemy zaraz budowali tego domu. W następnym odcinku pewnie coś innego zrobimy. Żeby była przerwa jakaś od tego, gdzieś tam, może poza odcinkami będziemy jeszcze coś działać. Masz ochotę sobie trochę popiłować drewno? No, możemy za chwilę popiłować, a co, skończyć? No, skończyło mi się drewno. W sensie to spiłowane. Jadę z ostatnim niepełnym wózkiem i trzeba by popiłować. Aha, dobra. Czekaj chwilę. To ja tylko dokończę tutaj te pięterko sobie zrobię i... I zaplanuję od razu po swojemu tam. Weź nam daj trochę tego drewna, bo się kończy. O, jest dobra, wrzuć tam. Nie na schody, tylko na ścianę. Jest. Dobra. To teraz jeszcze zaplanuję w takim razie podłogę. Czekaj, podłoga. O. I teraz potrzebujemy 20 pewnie na podłogę, na sufit. Tak jest. I jeszcze kilka sztuk. 7? Nie, przepraszam, mniej. 3 już mamy. 4, 5. O. No! Jaki ten? Saciura. Na schody dawaj, na schody. Mhm. Jeszcze jedna leży na wózku i tyle. Aha, dobra. To ja idę popiłować w takim razie. Weź sobie tą. Czekaj tu. Kuję. Weź ją sobie. Biorę ją. Ja na razie czekaj. O rany! Ty wykarczowałeś tutaj. O Jezus Maria. No to będziemy musieli chyba i spać za chwilę, wiesz, żeby nam się podrastały drzewka, no bo, że tak powiem, będzie problem.
to weź wózek najwyżej, ładuj już tutaj. Mhm, tylko stamin kiesę zregeneruje. Tu są jeszcze dwa pale, gdzie stoję. Okej. No, piłuj ziomek, piłuj! Dobra. Mal Paweł. Tak jest. Bo tam widziałem, przebiegali jacyś. A chyba nie jest problem jeszcze. Myślę, że do piły spalinowej nie podejdą. Okej. Okay. Myślę, że one są... Nie, one są takie, że podchodzą do wszystkiego, ja wiem. Są takie, wiesz, zwierzątka. Małe iku mają. Mają, prawda. Dobra. Kolejne drzewko. Zaczyna to już powoli jakoś wyglądać, ale na razie trzy piętra nie robią wrażenia. No nie robią. Ciekawe ile można maksymalnie. Pełny wózek. Dobra. A, to są patyki, ja myślałem, że takie małe drzewko też będzie fajne, a tutaj nie. Nie, 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 niestety. Jak można było tak zrobić? Pościnam te większe. A już naprawdę mamy kawał drogi do przejechania. Nie wiem, jadę tam do ciebie. To jest tragiczne. Znaczy plus jest taki, że będziemy widzieli przynajmniej, że się zbliżają, nie? Do najbliższej nocy, bo tam odrosną. No tak, czekam, muszę paliwo wziąć. Dobra. Także pozbierajmy to, co tutaj naciąłem. Jak będzie noc, to pójdziemy spać najwyżej. I myślę, że wtedy możemy później pościnać te, które mam w pobliżu. Tak będzie łatwiej. Dobra, czekaj, wezmę katanę do łapy. Dobra, zapełniłem drugi wózek. Idę budować. Aha, masz zapełniony już? Tak, tak. To czekaj, ja ci pomogę po prostu ładować i te drewno. Nie, to noś mi po prostu do środka, ja będę tam budował. Tak jak ja tobie nosiłem. No to w sumie na jedno wyjdzie, czy ten? No dobra, spróbujemy. A że masz na tyle daleko, że bardzo się nie opłaca, ale... No ja bardzo daleko. Nie opłaci mi się, bo stamina po prostu, wiesz? Przyniosę dwie sztuki i ten, i będę zmęczony. Takie wyjście ewakuacyjne musimy zrobić, wiesz? Tak, wiem. Trójkę zjazdową z samej góry możemy zrobić. No na przykład. Ja już się zmęczyłem właśnie. Właśnie ja też. Po prostu do naszej bazy możemy zrobić tą trudkę. Czekaj, wezmę... No dobra, nie. Gdzie ty jesteś? U góry. A, dobra. Okej, jeden wózek już jest pusty, to czekaj, ja ci tu zrzucę to drewno. Idę z wózkiem, zapełnię wózek już przynajmniej. Mhm. Weź tam rób ten sufit dalej. Dobrze. Muszę się tego przedostać, tu ciężko się przedostać, bo tu... Mnóstwo jakichś dziwnych rzeczy. Dobra, czekaj, te drewno było tutaj też w pobliżu gdzieś, w miarę. O, tu jest. Dobra, ale to podjedziemy sobie. O rany, nie ma żadnego przejazdu. Kamina. O, ops. Dobra, tutaj sztuka. Tutaj widzę jakąś sztukę, elegancko. Dobra, że mi tylko jakiś taki nie wyskoczył potwór teraz, bo... Nie, spoko, będziesz je słyszał raczej. No właśnie ostatnio jakoś tak trochę ciszej chodzą, więc wiesz. Ostatnio to, znaczy nie ostatnio, ale wcześniej gdzieś tam na tego dużego się wtedy natknąłem. No tak. Ledwo go słyszałem, później zobaczyłem go po prostu tylko przy krzakach stał w pobliżu. Prawda, ale on chyba ciebie nie zobaczył. Nie, nie zobaczył mnie na szczęście, także... Miałem szczęście, tyle ci miałeś powiem. Miałeś szczęście, to prawda. Dobra, jadę z drugim wózkiem. Ja zaraz opróżnię tamten. Więc byśmy mogli tam dokończyć. Mały... Gdzie tu się? No chwytaj, chwytaj dzień. Chwytaj dzień. Siabada, siabada. Już się zmęczył, co za koleś formy nie ma w ogóle. Tu w środku ci wrzuciłem dwa, a tamten wózek zabieram. Mhm. Też go uzupełnię. Od razu. Kończy ci tam ten sufit już? Czy nie? Kończy się. Stały zero bal. Zero bal. Czekaj, idę, zobaczyć.
Cisnę już, biegnę już. O. Ciśnij, biegnij już. Dobra, ja to będę wycinał, bo to będzie być na mnie. Już będę znosił. Dziura w podłodze. Czekaj, gdzie to się zaczyna? Tutaj gdzieś? Okej. Dobra, teraz będzie chyba lepiej. I teraz jeszcze, czekaj, jeszcze jedną muszę zrobić, żebyśmy mogli tam się zmieścić. Okej. O, teraz idealnie wyszło. Teraz wyszło naprawdę idealnie. Do tego jeszcze dorzucę nam eleganckie, standardowe ściany. Do tego, że od razu zaprojektuję również schody. Sofit i schody. Mhm. Czekaj, tutaj. Schody. Teraz ciężko się buduje, bo wszystko jest w kolorze nieba już. No tak. Teraz długo się wchodzi. No, może mieć rację. Dobra, chyba będzie dobrze. Chyba będzie ok. Dobra, i teraz tak, okna. Szkoda, że to jak robisz okno, na przykład nie ma mniej balit potrzebnych, nie? Ale. No, powinno tak być. Kompletnie nic nie zmienia. No, pytaj. O, burza. Burza. Mokniemy. Kurczę, no i wpadłem w dziurę. Gdzieś tam wpadł. A, bo tutaj jest. Dobra. Idę na dół. Jedna ściana jest. No, tu już zaczyna jakoś wyglądać ta wysokość. Mówisz? No, już tak w miarę, w miarę. No, znaczy wiesz co, to jeszcze daleko. No, ale wiesz, to co tam na dole jest... Do tego, do czego dążymy, to wiesz, to jeszcze, jeszcze kawał chcemy drogi przed nami. Ponad drzewa, jakby się dało, nie? Jeszcze raz? Ponad drzewa, jakby się dało, byłoby super. Ej, w sumie czekaj, teraz ile to jest? Ile? Trzy piętra. Pierwsze, drugie, dwa piętra z parterem. Parter i ten, nie? Aha, no tak, pierwsze, no tak. No w sumie trzy poziomy, o może w ten sposób, trzy poziomowy. Ale ponad drzewa to tak grubo, żeby wyjść najlepiej. Dobra, bierzemy wózki i idziemy. Tak jest, czekaj już tam. Tylko wrzucę tego jednego jeszcze. Jedne drewutko. Wezmę drugi wózek. I tam gdzieś pamiętam, no dobrze idziesz właśnie, w tamtym kierunku gdzieś mniej więcej. Te wszystkie drzewa miałem pościnane, także tam gdzieś musieli załadować. Jeszcze w razie czego ewentualnie... Myślałem, że to jakiś potwór. Gdzie? Nie, myślałem, ale to tylko szuranie, wiesz? O, dobra, znalazłem. Dobra. Tu się jakiś stoczył. Tu już chyba nie ma, nie? A nie, chyba że po tej stronie. I głodny jestem. Nie, tu już nie ma. O rany, już nie ma. Tu jeszcze jakieś jedno. A tam coś zostało. Jest jeszcze. Tam jeszcze dwa. To czekaj, te tutaj pocinam, te przy których stoisz. No tak, zatknijmy, oni tam sobie biegają, były, widzę, nie? Ale damy radę. Dobra, mój wózek jest pełny, ja jadę. Dobra. Ścinam. Jeden. I labirynt. Co? Konary, taki labirynt. I drugi, okej. Podjadę sobie tym wózkiem, będę miał bliżej. Chociaż właściwie zaraz będzie pełny. Już się nawet nie będę rył z tym. Nie ma sensu. Bo tym wózkiem naprawdę ciężko jeździć w tych pniakach. No, prawda. Ale te pniaki się przydadzą, bo przynajmniej te drzewa odrosną i... I będziemy mieli jakieś tam sensowne... sensowne podejście do tych drzew. W miarę blisko. To te schody tak zaprojektował. Które schody? Te najnowsze? Te, że się spada z nich. Aha, o tych chodzi, o tych ci chodzi, dobra, czekaj. Jestem głodny, masz mięso może? Nie wiem, zaraz sprawdzę. Mam, ale zgnite. Może być, podoba mi się. Okej. Czekaj. Co z tym, odpal się. Ja nie mogę odpalić. Chyba nie ma liści już, wiesz, i ten... No, ja nie mogłem odpalić, jakiś problem był. Dobra. A jakiś jesteś. Masz zatargi z ogniem. Ale też fajnie, widzisz, zrobiliśmy ognisko na drewnianej podłodze w drewnianym domku.
Da się. Wszystko się da. Nie umiem tam wejść, co jest? Zwykły, nie? To był chyba, tak, co krzyczał teraz. Wiesz co, ja nie wchodzę na samą górę, tylko buduję z piętra niżej. Da się? Tak. Trzeba się nauczyć chodzić w tej grze. To prawda. Patrz, zrzuciłeś mnie. Nie, nie ma za co. Dobra. Już tak rozglądam, żeby jakiś duży mi tu nie podszedł, bo wiesz, będzie taka lipa. No, spoko, w domku jesteśmy bezpieczni. Mówisz? Tak. No nie zro... Jejku. No dobra, prawie skończyliśmy już. Tutaj są schody, okej, dobra. Kolejne piętro prawie już stoi. Także elegancko. Ja zaraz pójdę pościnać trochę drewna jeszcze. Chociaż nie, tam pościnane jestem, to trzeba tylko pozabierać. Dobra. Tej staminy już brakuje powoli. No, mi też. Muszę zaraz chyba tam na tym twoim krzesełku usiąść. Żeby uzupełnić elegancko. No patrz, cały czas padam w dół. A, bo te nóżki ci się ten mylą. Te mięso możesz zjeść, czy to dla ciebie jest, czy to dla mnie jeszcze? Dla mnie. A, szkoda. Ja potrzebuję akurat dwa mięsa zjeść sobie chyba. No ja niby też, on. Cześć. Co tam? Do roboty, a nie, co to przerwa jakaś jest, co? Lunchyk? No. Nie ma czasu na lunch. Dobra, to cześć. No, trzeba robić. Oj, nie ma. O, no. Wszystko wykorzystałeś, ja nie wiem. No, jakoś tak wyszło. Wyścigi na wózkach. Okej, bo... To jest pierwszy! Wygrałem. Ja żartuję, czekaj, gdzie ja to ścinam? Tutaj gdzieś, o, tu jest. Chodź tutaj z tym wózkiem, ja tu pościnam te drzewa. Weź tam już pakuj. Tak, bo tutaj też coś jest. Dobra, jeden leci. Drugi leci. Trzeci leci. Będzie kolejny, czwarty. Ty! Wózek obrócił. Piąty. Ja jeden wózek pełny. Szósty. O, tu są bliżej teraz. Tu są i plaże doszły. No właśnie, niestety, taką sytuację miałem trudno. Trzeba wyjść spać, bo wtedy będzie nowy. No, ale będzie noc, to też nie jest dobrze. Pełne skupienie na piłowaniu. Tak jest. Czysta przyjemność. To my równo piłować. Dobra, dowalimy tutaj do maksa. Nie ma lasu. Ciekawe, czy można, wiesz, wyłączyć właśnie faktycznie odrastanie drzew i wziąć, wiesz, wykarczować całą mapę. Podrastanie drzew chyba można wyłączyć. Można i tak wiesz, wykarczować całą mapę, dosłownie. W 100%. Możemy kiedyś spróbować. Pewnie tylko drewna będzie chyba. O, brak paliwa. Dobra, to teraz jak już brak paliwa, to wezmę sobie katanę. Ten drugi wózek masz też gotowy już? Tak, ja już jestem tutaj na miejscu. Ale oba wózki są pełne? Tak. A, faktycznie. Dobra, to biorę drugi wózek. I już tam jadę. A tu strasznie dużo tego drewna teraz. O rany, i teraz weź tu człowieku przejeść. Ktoś tu tyle nakosił, że się przejechać nie da. O.
zaraz tam będę u ciebie. A w ogóle czas nam się kończy, właśnie teraz patrzę. To skończmy to piętro jeszcze przynajmniej. Dobra. Żeby już było gotowe. Żeby móc tam zaprojektować dach przynajmniej. Okej. Gdzie tu się... A, tu jeszcze, dobra. Tak w sumie nie wiem, czy mam jeszcze biec w dół, czy nie, czy już jestem na dole. Mam jakiś znacznik dać, że już jesteś na dole. Dobra. To jedno, dawaj to. Jedna sztuka, druga sztuka. Dużo jeszcze tam brakuje? Ten wózek, te dwa wózki powinny starczyć. O! W sumie tutaj jeszcze jeden, dobra. Tam schody jeszcze. Schody jeszcze, to weź tam, jak możesz, daj tutaj ten na ścianę. Ja od razu zaprojektuję nam podłogę. No, w sumie już mogę zaprojektować. I myślę, że tym symbolicznym akcentem możemy skończyć ten odcinek. O. Proszę bardzo. I możemy już schody robić. Schody, które będą wystawały poza ten, ale... Ej, patrz, nie, czekaj, nie rób schodów. Patrz. No, faktycznie. Chociaż nie damy rady wejść po takich wąskich, nie damy rady wejść po takich wąskich. Czekaj, usuń to. Dobra, to jest to. Nowy schod zrobimy. Bo po takich nie wejdziemy absolutnie. Zaczekaj, zobaczmy tu. Także mi załapało. O, tu nie chcę załapać, tu mi załapie, tu mi załapie. Zobacz, o, takie szersze zrobimy. No. I teraz będzie dobrze. Także tym symbolicznym akcentem kończymy ten odcinek. Dzięki za uwagę, trzymajcie się, papa, miłego dzionka. Na razie, cześć.